Dobra, to gdzie jest jego w ogóle szafeczka? Zastanówmy się. Tu radar wskazuje mi, że to jest gdzieś tutaj chyba. To? O! No nie, no. O! No opłaca się być dobrym. Tyle nagród? Za to, że powiedziałem mu, żeby się wziął w garść dupek? Nie, no to ja zostanę dobrym do końca życia. Coś tu masz? Spinkę i super klej, co? To ja sobie tak zrewanżuję się. Drzwi do pomieszczenia. A myślałem, że to będzie jakiś loading screen. O! A może to sprzedać normalnie kartony kradzione? Już nie pamiętam. Wiecie, no trochę minęło zanim ja grałem ostatnio w Fallouta 3. Aparat fotograficzny, spinka. Spinki biorę, zawsze się przydadzą. Ale te nagrody za pomoc w pozbyciu się, wyrzuceniu go z nałogu, to było genialne. Czego potrzebujesz? Poczekaj, Wolterze. Zastanówmy się. Może uda mi się teraz jednak tą naprawę. Naprawę zrobić. Ile tam? 25 wymaga, tak? Jak, ile mam? Mam 30, dobra, jedziemy. Póki mentaty działają. Spróbuj naprawić. Dobrze. Pierwsze załagodzone. Ja mam w materiałach wybuchowych tyle samo, ile miałem. Tak, 2 punkty brakują. Dobra, trzeba pamiętać. Następny level Jego jeden materiał chwała wybuchowy 2. oślepi wszelkie oko. Jego gromowy głos. Naprawimy tutaj te rurki, dzięki czemu będziemy mogli u Waltera. Nie! Mentaty się skończyły. Ach, dobrze, że trochę dostałem ich. Będę na środkach cały czas przeciwpulowych takich leciał. Co ja miałem powiedzieć? A, za naprawienie rur. Później będziemy mogli u Waltera sprzedawać złom. Złom jest tutaj niepotrzebny. Przynajmniej z tego co ja pamiętam, bo złom można chyba użyć do tworzenia broni, czy do strzelania brońmi. Ja złomu na razie nie będę używał, więc będę go sprzedawał. Dobra, przecinek jest, trzech jest tutaj, dobrze, dobrze, jest. Gotowe, teraz Walter. Przydałoby się jeszcze bomby zdetonować, nie, raczej rozbroić. W ten sposób mógłbym dostać mieszkanko tutaj, w tej oto wesołej mieścinie. Gdzie jest Walter w ogóle? W środku jesteś? O, tu się pojawiłeś. A co? Rury są już naprawione, wiesz o tym. Cóż, a niech mnie. Ciśnienie w oczyszczalni wzrosło. Zdaje się, że wszystkie dziury zostały załatane. Dziękuję ci, ale słuchaj. Tylko kwestią czasu jest. Dam ci kapsle za wszystkie zapasowe części. Jeśli będę mieć stały zapas części, mogę utrzymać działanie oczyszczalni, a rury powinny być w porządku. Umowa. Zapłać mi za te naprawy. Nie, no to okej, okay. Złomu jest tutaj bardzo Dobrze. dużo. Wygląda to coraz lepiej. Te części pozwolą elektrowi. Ciśnienie w oczyszczalni wzrosło, tak samo jak i w jego pęcherzu na stare lata. Co teraz? Co możemy zrobić? Jeszcze możemy sobie zajrzeć do takiej tutaj młodej damy. Ona gdzieś tu chodziła po Megatonie, tylko nie pamiętam dokładnie w którym miejscu jest. Ta chyba tylko sprzedaje tutaj. Teraz jestem pewna, że nie widziałam cię jeszcze w Megatonie. Co i raz ktoś chce tu zamieszkać. Jeśli jednak dręczy. Co mamy w menu, to mi nie obchodzi, dziecinko. Co możesz powiedzieć, też mnie to nie obchodzi. Co słychać w mieście? Może jakaś plotka będzie Nie ciekawa? słyszałam dużo. Prawdę mówiąc, prawie nie opuszczam latarenki. Za dużo pracy, za krótko. To nie jesteś za bardzo interesującą osobą do rozmowy. Ojcem, Pan z kościoła? Kogo my tu mamy?
Czy to prawda? Nowa duszyczka w naszej niewielkiej społeczności? Witaj, drogie dziecko. Witaj w Megatonie. A tu już my tu mamy szaleńca, przemawiającego do ludzi. Nieustającego blasku. Proszę, dziecko, zawsze możesz wstąpić do kościoła, kiedy tylko zechcesz. Nie. Nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Tak? Jeśli nie dają mi misji albo jakichś tak mini questów pobocznych, to raczej nie będzie mnie interesowała rozmowa z nimi. Dom pana Burka. Pan Burek to ten facet, który siedział przy barze. Może z nim pogadam. Nie wiem, czy to będzie. Czy rozmowa z nim jest potrzebna, żeby dostać się do lokacji takiej wieży, ten Penny Tower? Czy to jest niepotrzebne? Nie, ty mi na tanie nie jesteś potrzebny. Billy Krill, to tu nie. Jericho, to chyba będzie kompan. O, proszę, znowu jakiś dupek z pustkowi. Słuchaj, dupku, nie lubię cię. Trzymaj się ode mnie z daleka, a nie będziesz mieć kłopotów. Też cię nie lubię, ale wiesz co, ja bym cię tutaj pobił. Tylko pewno całe miasto się na mnie rzuci, więc masz szczęście, że jesteś w mieście. Myślisz, że kurde, pistolet ma to wielki koks. Patrz, ja mam najlepszą broń na świecie. Nieskończona amunicja. Billy Krill to był, tak? Ten gościu chyba co przygarnął małą dziewczynkę. Tu jest salon. Dobra, to nie będę za bardzo wijał w bawełnę. Nie mogę jej znaleźć. Tu są właśnie łazienki, ubikacje. Gdzie to dom jest w ogóle tych gości? Chyba tam po drugiej stronie w ogóle. Zamknięta lodówka. Tu jest... Tu są zapasy. No co, tam gdzieś muszą być. Gdzie ona w ogóle łazi? Dicinko, gdzie ty jesteś? Jesteś! No znalazłem cię. No. Nie poznaję cię. Nowa twarz w mieście? Szukam roboty, no. Mam nadzieję, że przez do roboty masz na myśli pracę. W przeciwnym wypadku pogadaj z nową. Szukam kogoś, kto dostarczy przesyłkę. Co ty na to? Bycie kurierem. Czemu nie? W New Vegas niby kurier dostaje kulkę w łeb, ale tutaj chyba raczej nie będę miał takiego szczęścia. Dotarła do mojej rodziny w osadzie Arefu. Nie słyszałam wieści od nich od tygodni i zaczynam się martwić. Jak tylko tam dotrzesz, pogadaj z Davisem Westem. To mi nie wchodzi, to mi nie wchodzi, musisz iść tam. I mam quest, więzy krwi. Wiele to dla mnie. Ogień jego geniuszu. Każdy z nas urodzi bilion gwiazd. Dostał wiadomość od Lucy. Dobra. Się robi. Teraz przejrzę questy, zobaczymy, co będzie można tutaj zrobić, a co nie. W stronę dziury, nie z tego świata, pomoc dla wygnańców. To są questy z dodatków, na razie ich nie ruszam. Mógłbym iść na pole minowe. To jest quest fabularny. Szczerze, mógłbym go zacząć powoli rozwiązywać. Bo dzięki temu zdobędę zasięg radia na całą okolicę. W tej chwili mam Galaxy News ledwo co dostępny. Dobra, wyjaśnię, jak się ma sprawa może z radiem. Radio jest słyszalne tylko w okolicach Waszyngtonu i mniej więcej tutaj tego obszaru. Koło super duper marketu już radio Galaxy News słychać w miarę. Tu już w ogóle prawie nie słychać, ale no wiadomo, im dalej od stolicy byłej, tym gorzej. Więc mogę słuchać radia enklawy, jeśli chcecie mieć pranie mózgu, ale chyba niedługo załączę, jak wyjdę na pustkowia. Albo mogę też właśnie spróbować słuchać Galaxy News trzeszczące. Niewiele mi brakuje do levelu. O, kto tam jest? Kto jest brogiem? Kim ty jesteś, sprzedawcze? Och, to ten ze złom chyba sprzedaje. Chyba. Kolejny wędrowiec na bezdrożach pustkowi. A nie, za pancerzami, tak? Zapewnia nam posiadany nie. Przeze mnie uzbrojenie? Chcę coś kupić, oczywiście. Oczy. Nie. Jest! Kolczasty kastet, dobre. Mam wzmocnienie.
To się przyda. Cztery kapsle za najlepszą broń, jaką mogę zdobyć. Tak jest. A masz? A nie, ty masz tutaj uzbrojenie tylko. Szkoda. O, steampaki masz. A to kupię od ciebie z chęcią. Shish kebab to mnie nie interesuje. To nie jest broń godna kafara. Kafara to tylko i wyłącznie pięści. On się urodził z najlepszą broń na świecie. To założę, tylko to sobie naprawię jeszcze. I mam już 10 obrażeń. W tej chwili mogę dużo rzeczy zaliczyć tutaj. Pole minowe gdzie jest? Tu, a RF-u jest tutaj, dobra. Tutaj najpierw może weźmiemy więzy krwi. Przejdę się tam do osady RF-u i może później na pole minowe sobie podskoczę. Tyle miejsc do zwiedzania jest. Ojej, ja w ogóle nam źle idę. Tak, ja bym sobie szedł w stan super duper marketu. Mógłbym zahaczyć też szkołę. O, jest jeszcze jedno miejsce, które mogę sobie zwiedzić, żeby zarobić parę grosza. Jak w ogóle z moją nośnością? Jeszcze raz. Nie. Zaraz, 92? 92, 6, dobra. Szkołę mogę zwiedzić w Springville, a czemu by nie? Trochę zawsze parę kapselków albo coś w tym stylu. A to był Eden, nieważne. O, mało zniszczone, pije. Czemu mnie? Bo zawsze to jakieś darmowe punkty życia. Odnowienie. Małe rancho, tu chyba jest ta osoba, której szukam. Kim ty do diabła jesteś? Skąd cię przywiało? Moriarty cię nasłał? Tak, i twierdzi, że wisisz mu jakieś kapsle. Nic mi Moriarty o tym nie mówił. Ale jeśli bym się zgodził na współpracę z nim, on by właśnie zaproponował mi, jak zdobyć kapsle i informacje przy pomocy tej oto kobitki, którą mówi się kasa. A to drań! On mnie oszukał! Chce mnie zabić! Zwolnij, no to gdzieś... może bym tu zapisał? Albo nie, spróbujmy. Słuchaj, nie wiem kim jesteś, ale nie... Albo inaczej, daj mi część swoich kapsli, to powiem ci, że cię tu nie ma. Zrobisz... Proszę. 300 kapsli to miała być część? Nieważne. A nie, ona słucha enklawy. Nie! Wynoszę się z tym. Wyłącz radio, kobieto. No, przestań słuchać tego gmiota. To wszystko na złodziejstwo, nie. O, jest kolczasty kaset, no. A ja sobie kupowałem. Dobra. Będę miał przy okazji na naprawę. Szkoła Springville, tutaj zalęgli się bandyci. Dałby się odkryć szereg miejsc. Możesz się szybko przemieszczać pomiędzy nimi, korzystając z umieszczonej w Pitboyu mapy chyba. Materiał wybuchowy 2, tak jak planowałem. Walka wręcz idziemy w górę. Tak, naprawa, tak minimalnie. Już chyba więcej nie będę ruszał. Handel ruszę trochę. Otwieranie zamku będzie szło w górę razem z medycyną. Nauki ścisłe też muszę niestety coś podwyższyć. Chciałbym się jednak do tych komputerów czasami włamywać. Medycyna sobie dam 2 punkty, dobra. O, jest lepiej. Żelazna pięść.
Żelazo 5 dodaje 5 punktów obrażeń do walki wręcz na każdy poziom tego profitu. Nie jest to do końca dobry perk, bo te punkty sam mogę sobie przyznać. Wajdek, co tu jest? Pierwsza umiejętność retoryki oraz handlu 5 punktów. Nie jest do końca takie złe, ale to jest raczej drugorzędny cel u mnie. To jest całkiem niezłe. Zaraz. O, to ten jest bardzo fajny na tym poziomie. Erudycja daje ci 3 dodatkowe punkty umiejętności podczas awansu na kolejny poziom. Ten profit najlepiej wybrać na początku przygody, aby jego skuteczność była jak największa. W chwili, kiedy wybiorę teraz erudycję, zamiast 16 punktów będę miał do rozdania 19. Więc jest to całkiem fajny profit, właśnie tak jak sama gra wskazuje na samym początku gry. Ja sobie teraz złapię, będę mógł dzięki temu szybciej i więcej wylewelować moją postać. A któż to wie, może pod koniec gry będę levelował bronie normalne. Oczywiście nie będę ich używał, wiadomo, wyzwanie. Do szkoły zajrzeć. Może zajrzeć do szkoły? Tak, to... Zagrajmy w Fallouta, nie zajrzeć tu do szkoły Springville? Nie zajrzeć do szkoły Springville, toż to jest grzech. Zobaczymy, co my tu mamy. W szkółce. Tu się ktoś czai. Jest pierwszy czajnik. Masz pecha, trafiłeś na kafara. Nie przeżyjesz długo. Twoja kariera bandyty się skończyła. Pozwól, że cię uderzę. Ojej, głowę mu wyrwałem. Ale jestem za silny, jestem za bardzo potężny. Złapałem książkę? Dobrze, zabierzemy wam tutaj całe zapasy. O, co to jest? Super klej. Biorę. Tyle samo wart, ile złom. Impaki. O, nie zauważyłem ich nigdy wcześniej. Ciekawe. Teraz tu gdzieś było. Jest dobre piwko. Mogę wam teraz po tej godzinie nagrywania tego let's playa Fallouta 3 powiedzieć, co mi się nie podoba w tej grze. Nie lubię cholernie wywalania tutaj w tej grze. Nie wiem czemu, ale Bethesda tutaj dała normalnie życi, jeśli chodzi o silnik gry, i wysypuje się dość często, przeważnie co jakieś, można powiedzieć, co pół godziny. O, maska chyba biorę. Czasami zdarza się nawet i trochę częściej. Powodzenia w zabiciu mnie. Myślisz, że doszadę? Oj, chyba nie. Ja sądzę inaczej. Najgorsze są te momenty, kiedy chodzę w budynku przez dłuższy czas i nie ma żadnego loading screena, bo przy loading screenach mogę spokojnie cięcia robić. Jak nie ma loading screenów, jest problem. Trzeba kombinować. I zaczyna się od nowa. Niektóre momenty będę nagrywał po 2-3 razy. Tam, gdzie jest więcej chodzenia, nawet więcej. Mógłbym jeszcze autosave'y robić, no ale to by musiały być częste autosave'y, bardzo częste nawet. Ale podkładka do pisania nie była mi potrzebna, nieważne. Jest tutaj wygrzew. Ale kto tam będzie pamiętał ciągle, żeby autosave'y robić? Ale wtedy też całkowicie głupie cięcia by były, bo musiałbym też pociąć tak mniej więcej, żeby film się kończył w momencie zacięcia się i autosave'u. To nie zawsze będzie tak idealnie. Więc jeśli macie jakieś ciekawe pomysły, byłbym chętny posłuchać. Jeżeli ktoś ma na przykład też jakieś pomysły, jakieś rady na przykład, czy źle gram, czy dobrze, zawsze może to napisać w komentarzach. Z chęcią wysłucham. Tak. Ktoś tam idzie do mnie. Ale na razie mnie to nie interesuje. Psa słyszę. Wydawało mi się, że słyszałem pieseczka. Chyba nade mną jest.
O! Jak mnie zaskoczył. A la 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 la. Chihuahua. Jakie ciosy normalnie. Ninja! Obawiam się, że długo nie pożyjesz, chłopie. Trzeba będzie w miarę szybko. Kula, nie chcę kuli. Kula daje fula, ale ja jej nie potrzebuję. Biurko puste. To nie widziałeś mnie? No nie rób sobie jaj, że mnie nie widziałeś. O, broń straciłeś. No, teraz to już masz przechlapane. W walce na naturalną broń kafara nie ma szans. To tak jakbyś na przykład miał rakietnicę, a ja bym walczył pistoletem. Tak. To by było nawet równe. Ojej. Trochę mnie zaskoczyłaś, koleżanko. O, podwójny atak. Mają szansę. Jak to mawia przysłowie? Non Hercules contra plures. Ale nie, jednak nie. Jednak przysłowie tym razem niech się nie sprawdziło. Próbuj mnie zabić. Oj, nie masz broni. Co teraz zrobisz? Nie żyjesz. Tyle tu do zwiedzania, aż się boję, że mi znowu wywali gra.